Ja się bardzo cieszę, słuchajcie, z tego, co też dzisiaj było powiedziane, jakby w zakresie dawania, ponieważ generalnie chciałbym dzisiaj mówić do was o Bogu obfitości. Chciałbym trochę uporządkować ten temat, bo mam takie wrażenie, że on generalnie nie do końca jest dobrze rozumiany. Mam tutaj na myśli taki szeroko rozumiany jakby Kościół i to, co mówi się na temat obfitości. Nie do końca jest to też rozumiane w zakresie wymiany krzyżowej, tego, co się wykonało na krzyżu. Chciałbym więc rozpocząć od bardzo prostego pytania. Czym w ogóle jest obfitość? Co ona oznacza? Albo inaczej. Ile to jest? Obfitość. Czasami używamy pewnych słów, nie do końca zastanawiając się, co one oznaczają. Ja czasami, jak przysłuchuję się rozmowom, albo jak rozmawiam z niektórymi osobami, to mam takie wrażenie, że obfitość jest definiowana jako poziom zaspokojenia ich braku. Ale to jest nieprawda. To jest błędne rozumienie. Obfitość to nie jest poziom zaspokojenia braku. Weźmy taki przykład. Jeśli ktoś zarabia dzisiaj 2000 i dostanie teraz wizję, że będzie zarabiał dla niego, że będzie zaraz zarabiał 10 tysięcy, no to może mieć takie poczucie, że nadchodzi obfitość. Prawda? Ale jak ktoś zarabia 30 tysięcy, to te 10 tysięcy nie będzie dla niego obfitość. To i te 30 tysięcy nie będzie dla niego obfitość, bo on to już ma. On już się w tym zadomowił. On już tym dysponuje. To jest poziom, pułap, który on osiągnął. No i tak możemy iść dalej, tak? Trzymając się czystego przykładu pieniędzy. 100 tysięcy, milion i tak dalej. Jeśli dostałbyś teraz obietnicę, że dostaniesz milion dolarów, czy byłaby to dla ciebie obfitość? Bez względu na to, jak odpowiedziałeś teraz na to pytanie, to mam bardzo drugie pytanie, które chciałbym, żebyście sobie zadali. Dlaczego? Dlaczego? Generalnie Boże myślenie jest kontra ludzkiemu myśleniu i my jakby wiemy o tym doskonale, tak? Człowiek zawsze próbuje zdefiniować jakiś sufit. Bo człowiek się czuje w nim bezpiecznie. I generalnie to jest dobre, bo my poruszamy się z wiary w wiarę na pewnych odcinkach. I my takie sufity sobie gdzieś tam ustanawiamy. Ale to, co ja chcę wam dzisiaj powiedzieć a propos obfitości, to chcę zaprezentować Bożą perspektywę i Boże spojrzenie na ten temat. Obfitość podąża za naszym rozwojem. Zawsze. Powiem wam tak. Zacząłem badać ten temat dosyć skrupulatnie i w ogóle w Biblii, tam gdzie jest podawane przez tłumacza słowo obfitość, czasami w ogóle nie pada żadne słowo. Nic nie pada. Tylko żebyśmy potrafili zrozumieć, to musiał coś dodać. A czasami są w ogóle podawane zupełnie inne słowa, zupełnie różne, tak? Słowo obfitość czasami też występuje. To jest słowo periseja, tak? I co ono oznacza? To słowo oznacza nadmiar, zbytek, coś ponad wszelką potrzebę. Ponad. Czyli, przyjaciele, obfitość zawsze znacznie przekracza teraźniejszą lub przyszłą potrzebę.
To nie jest tylko zaspokojenie braku. Zawsze przekracza tą potrzebę, którą masz teraz i tą potrzebę, którą będziesz miał w przyszłości. Myślę, że to jest ważne, dlatego o tym mówię generalnie, żeby jakby dobrze to zrozumieć. I jeśli byśmy mieli w jakiś sposób obfitość zmaterializować, jeśli byśmy mieli ją jakoś matematycznie określić, to ja bym powiedział tak. Obfitość dąży do nieskończoności. To jest taki zamysł. Ona jest niewyczerpana. Ona w ogóle nie ma granicy. Pod warunkiem, że człowiek tej granicy sam nie zbuduje. I będziemy o tym mówić, będę mówił o tym za chwilę dalej. Więc to jest ważne, że za każdym razem, jeśli będziecie rozmyślali, będziecie analizowali słowo, tak, w kontekście Boga obfitości, to pamiętajcie, że tam nie ma górnej granicy. Że nie jesteśmy w stanie dojść do takiego momentu, że nagle osiągniesz wszystko i tam już nie ma. Z wiary w wiarę. Granica obfitości przesuwa się dalej, tak? Więc jeśli ty dążysz do rozwoju, jeśli rozwijasz się, tak? Do swojej nieskończoności, tak? W nim. No to obfitość dla ciebie, ona też dąży do nieskończoności. No i wrócę teraz do tego pytania, które zadałem wam wcześniej. A propos tego miliona dolarów. Zobaczcie, tak naprawdę chodzi o wymiar twoich pragnień i o zasięg twojego wpływu. Nieważne, czy bezpośredniego, czy pośredniego, to nie ma znaczenia. Wymiar twoich pragnień. I teraz coś wam powiem. Ja nie chcę, aby moje pragnienia dotyczące szerzenia królestwa, aby one zamknęły się w milionie dolarów. Ja nie chcę, aby moje pragnienia dotyczące szerzenia królestwa zamknęły się w 100 milionach dolarów. Dlaczego? Bo jak będę miał 300 milionów dolarów, to będę miał większy wpływ. Więcej ludzi usłyszy Ewangelię. Większe dzieło wykonam. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, jakby żyjemy odcinkowo. Więc dzisiaj, tak, powiedzmy, jeśli ktoś wierzy o to i o ten milion dolarów, chodzi mi tylko o to, żebyś nie zatrzymał się na tym pułapie. Idziesz w tym kierunku, ale to nie jest sufit. To nie jest ostateczny sufit. Dochodzisz do końca odcinka, rozpoczynasz następny odcinek. Z wiary w wiarę. Przesuwasz w ogóle wymiar obfitości, tak? Bo, wiecie, generalnie to nasyceni, to my mamy być Bogiem, ale nie naszymi pragnieniami. Coś wam powiem, że nie wiem, jak to jest. Chyba to jest normalne. Ale z wiekiem przybywa mi pragnień. Pragnienia wszystkie dotyczą królestwa. Przybywa mi ich. Mam ich coraz więcej. Ktoś kiedyś powiedział taką mądrą rzecz. Podpisuję się pod nią. Że człowiek młody to ten, który ma więcej marzeń i pragnień niż wspomnień. Jestem bardzo młody w takim razie. Mogę powiedzieć, że jestem takim gówniarzem. To ważne. Naprawdę. Poziom nasycenia Bogiem we mnie powoduje, że rosną we mnie pragnienia. Nie ma takiej możliwości. Ja jestem jakby spełniony i szczęśliwy z Nim, ale każde spotkanie z Nim otwiera we mnie jakąś kolejną przestrzeń do tego, co ja mogę uwolnić. Mogę uwolnić jakieś życie i mogę coś zrobić. I tak jest non-stop. Więc jakby zacząłem rozumieć, że te pragnienia we mnie, one się nie wyczerpią. Jeśli ja będę stale skoncentrowany na Nim, to będzie stały dopływ nowych, świeżych pragnień. I pojąłem też, że nie chcę sam w swojej głowie ograniczyć tego pułapu obfitości, który sam sobie bym zdefiniował w ten sposób, czy określił, tak? Musimy to wiedzieć, bo musimy to w ogóle dobrze rozumieć w duchu, to co mówię teraz do was, tak? Bo mi nie chodzi o jakieś kościelnictwo, wiecie, o wyścig szczurów teraz, nie? A muszę to, a muszę tamto. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. Ja pojąłem prostą rzecz, którą się tak wami dzielę szczerze, że ja
swoim chceniem, swoimi pragnieniami, tak? I swoją wiarą definiuje poziom obfitości w moim życiu. Moje pragnienia i moja wiara. To nie Bóg. On mi tego nie ogranicza. I myślę, że to jest ważne, żeby nie dać się diabłu nigdy uśpić i oszukać. Twoje pragnienia, twoja wiara to poziom twojej obfitości, tak? To ty go definiujesz. Podkreślę to jeszcze raz, bo to jest ważne. Ty definiujesz, tak? I generalnie mówię dzisiaj też jakby o tym dlatego, że w ogóle czasami zapominamy o tym, że tak naprawdę to mamy to wierzyć. Wierzyć, wierzyć. Że bez wiary nic nie działa. Nic nie działa bez wiary. Wiecie tak naprawdę, że dużo się mówi w kościołach protestanckich przecież na temat wymiany krzyżowej, nie? Ale wymiana krzyżowa bez wiary nie działa. Jeśli człowiek rozpoznał Jezusa jako Zbawiciela, narodził się na nowo, tak? Ten zakres wymiany krzyżowej, że śmierć została pokonana, jeśli chodzi o jego zbawienie, on się już w jego życiu zamanifestował. To jest bezpieczne. Ale teraz każdy pułap życia tutaj na ziemi, możesz wiedzieć, mieć wryte od wszystkich nauczycieli do głowy, jaki jest zakres wymiany krzyżowej. Gdzie są przecinki w Biblii w tym słowie powiedziane. Możesz to w ogóle znać. Jeśli w to nie uwierzysz, to nie będzie działało, bo nie ma furtki drugiej, innej. Wszystko działa w oparciu o wiarę. To, co wam mówię na temat obfitości też. Bardzo łatwo jest, słuchajcie, przyjąć jakiś poziom zadowolenia, szczególnie jeśli ludzie wychodzą z lęków. Jeśli kogoś dojeżdżał duch biedy i nagle wychodzi do tego poziomu zero, to ten poziom zero, on jest mylony z obfitością. Teraz mi już dobrze, bo teraz się nie boję. No to teraz zaczynaj wierzyć o obfitość. I sam zacznij ją definiować. Wedle swoich pragnień i wedle swojej wiary w ogóle. Określ, co jest obfitością. Mnie to bardzo rozciągnęło, jak to pojąłem. Bo zrozumiałem, że całe życie, że mogę mieć 100 lat, masę pragnień w ogóle i poziom obfitości może się cały czas rosnąć w moim życiu. I taki mam zamiar. To, co wam powiedziałem teraz jako tytułem wstępu, chcę wam pokazać a propos tej Bożej perspektywy. Bo tak jak powiedziałem, my się poruszamy odcinkowo, my tego potrzebujemy. Tylko chodzi o to, żeby ten odcinek nie został sufitem dla nas, tak? Że dobiegliśmy z A do B i koniec, dziękuję, wszystko mamy. Boża perspektywa jest trochę inna. I w Hebrajczyków 6,14 czytamy tak. To jest tłumaczenie Biblii Warszawskiej. Będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary. To są cytowane przez Pawła. To są słowa cytowane przez Pawła wypowiedziane do Abrahama w 1 Mojżeszowej 22,17. Tam mniej więcej brzmi to tak. Też w Biblii Warszawskiej. Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak liczne potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I teraz, jakbyśmy chcieli zobaczyć to, co realnie powiedział Bóg tam, jakby z jego perspektywy, bo chcę wam pokazać, że tej granicy jakby nie ma, tak? To tłumaczenie byłoby bliżej takie. Zaiste, błogosławiąc, błogosławił ci będę i rozmnażając, rozmnożę cię. Z Bożej perspektywy nie musi padać słowo o granicy. On daje słowo, które nie ma końca. Błogosławiąc, będę ci błogosławił. To jest stan trwający cały czas. On się nigdy nie kończy. Wiecie, bo tu nie pada z jego ust słowo obfitość, nie? To tak jak z tym słowem amen, amen, tak? Niech tak się stanie, nie tak się stanie, tak? W oryginale. Co jest tłumaczone jako zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kiedy Bóg mówi coś ważnego, kiedy Jezus mówił coś ważnego, tak? Musimy jakby spojrzeć trochę jakby z jego perspektywy, z jego rozumienia w ogóle tych słów. Tak jak powiedziałem wcześniej, musimy słowo czytać w duchu, tak? On mówiąc, błogosławiąc, błogosławił ci będę, tak? A rozmnażając, rozmnożę cię, tak?
tak naprawdę złożył obietnicę o jeszcze większym takim zasięgu niż nasze takie ludzkie właśnie rozumienie. Bo tak jak powiedziałem, że tutaj nie ma miary końcowej. I to dąży do nieskończoności. I pytanie, które jest teraz dla nas. Ile chcesz? Ile chcesz tej obfitości? Ile chcesz tych błogosławieństw? Ile chcesz tego rozmnożenia? To tu jest problem. Nie w Bogu. Nie, że Bóg czegoś dla nas nie ma, że nie przygotował. O, że to może za dużo. Tylko czy my się nie wycofujemy? Czy nie przychodzi jakieś niedowiarstwo? Tak idąc dalej, jeśli chodzi o te znaczenia, w Biblii 5 Mojżeszowej 39 też mamy taki fragment. Obficie obdarzy cię Pan, Bóg twój, dobrem w każdym dziele rąk twoich, w twoim potomstwie, w rozpłodzie twojego bydła, w plonie twojej ziemi, gdyż Pan znów radować się będzie twoją pomyślnością, jak radował się twoim ojcom. I tutaj też jakby tłumacz używa słowa obficie, tak, ale perspektywa Boża jest inna. Tam takie pada słowo, w oryginale słowo jatar i ono znaczy i poszczęści Pan, Bóg twój w każdej sprawie rąk twoich. Tu też nie ma miary granicznej. Nie ma. Nie ma. Poszczęści. Poszczęści. To się nie skończy i to jest niewyczerpane. Jest jeszcze kilka przykładów. Ja nie będę się tak nie bardzo zagłębiał, bo to jest tylko dla pokazania wam jakby tej Bożej perspektywy. Kolejny przykład jest Hioba 36-31. Tam Pan daje pokarm w obfitości. Tak oryginał mówi, że daje w hojności, tak? A hojność to postawa serca i też bez miary końcowej. Hojność nie ma czegoś takiego, że jestem hojny do czegoś takiego, do takiego pułapu. Nie. Hojność to jest postawa serca w ogóle. Jak ktoś jest hojny, to ktoś jest hojny i to nie ma granicy końcowej. Nie ma miary końcowej, tak? Więc musimy to dobrze rozumieć, tak? Znać serce Boga, żebyśmy widzieli Jego perspektywę. Bo tylko wtedy będziemy się też bezpiecznie jakby poruszali w tym. Kiedy rozwijamy się stale, tak? Wchodzimy coraz głębiej, mamy obietnicę, że nasze błogosławieństwa się nie wyczerpią. One się nie wyczerpią nigdy, jak będziemy się rozwijali, tak? Wręcz przeciwnie. One się będą tak naprawdę stale poszerzać. Będą się rozmnażać. Wymiana krzyżowa i Jezus jakby w tym kontekście. W 1 Mojżeszowej 24:1 czytamy tak. Pan zaś błogosławił Abrahamowi we wszystkim. Myślę, że to jest ważne, żeby się zatrzymać przez chwilę na tym. W czym? We wszystkim. Czasami się o tym zapomina. We wszystkim mu błogosławił. Zero braku. Zero. Pełna obfitość. Już w takim rozumieniu, jak powiedziałem wcześniej, tak? Dążąca do nieskończoności. I teraz przeczytam może, bo sobie nie przepisałem, z Galacjan 3:9-14. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach prawa, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze prawa. A że przez prawo nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Prawo zaś nie jest z wiary, a kto nie wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Przez wiarę otrzymujemy błogosławieństwo abrahamowe w Jezusie. I przypomnę jeszcze raz, a On błogosławił mu we wszystkim. We wszystkim. Czyli człowiek wiary ma błogosławieństwo we wszystkim. Człowiek wiary. W Ewangelii Jana 10:10 czytamy. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Tak?
Ja przyszedłem, mówi Jezus, aby owce miały życie i obfitowały. Cel przyjścia Jezusa. Ja przyszedłem o to, aby po pierwsze wyrwać nas ze śmierci do życia. Abyśmy żyli też tu, na ziemi, podczas tej naszej pielgrzymki, tak? Abyśmy mieli życie i co? I abyśmy obfitowali. Zobaczcie, jak to jest spłycone. To jest cel przyjścia Jezusa. On tak powiedział. Przyszedłem po to, aby owce miały życie i obfitowały. Czyli jeśli mówimy o Bożym, w cudzysłowie, planie dla życia człowieka, to Boży plan dla twojego życia jest taki, że masz obfitować. Każdy z nas. Każdy z nas ma obfitować. Cel przyjścia Jezusa. Myślę, że to jest ważne. Czasami to się wydaje tak, że takie rzeczy to się przelatuje szybko, wiecie. Tak, tak, przyszedł Jezus, tutaj jestem nowonarodzony, tak? Tylko później się to spłyca i popełnia się błąd. To trzeba dobrze rozumieć. Powiedzieliśmy już, że to błogosławieństwo jest we wszystkim, ale chciałbym, abyśmy trochę szerzej spojrzeli w ogóle na temat samej obfitości, tak? I jakby zakresu tego błogosławieństwa. Zakresu tej obfitości. Bo ten przykład, który tam dawałem, jakby on dotyczył początkowo pieniędzy, bo to jest takie namacalne. Jest nam prosto zrozumieć Boga, jeśli chodzi o obfitość w zakresie pieniędzy. Ale ta obfitość i te błogosławieństwa, które są, nie dotyczą tylko tego. Musimy jakby to szeroko obejrzeć. Ja będę rzucał tylko takimi fragmentami, bo nie będziemy mieli pewnie czasu, żeby tak szczegółowo w to wejść. W Kolosan 3,16 czytamy tak. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Tak w ogóle, co tu jest powiedziane? Gdzie mieszka Słowo Chrystusowe? To jest zapisane, że w Biblii. Słowo Chrystusowe mieszka w nas. Biblia jest jednym z narzędzi do tego, żeby pobudzić to Słowo. Bóg jest Duchem. Słowo jest Duchem. Słowo mieszka w nas. O co tu chodzi? O czym pisze Paweł? Ono mieszka w naszym duchu, tak? Ale tu Paweł nie pisze, nie mówi do ducha. Bo to, że Słowo mieszka w duchu, to nie powoduje, że ludzie według tego Słowa żyją, tak? On tutaj mówi, tak? Aby ono mieszkało w twojej duszy. Aby żyć tym Słowem obficie. 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 Czyli znowu. Słowo Chrystusowe bez miary końcowej mieszka w nas, w naszym duchu i w takiej mierze może być uwalniane przez nasze dusze, przez nasze życie, przez naszą cielesność też, tak? Możemy się w nim budować i karmić, ile chcemy. To my znowu decydujemy, na ile my jesteśmy zdeterminowani, na ile my chcemy z tego ducha, tego Słowa Chrystusowego wziąć, zmienić swoją głowę i uwolnić je w naszych myślach. Myślach, nie tylko myślach, ale poprzez naszą duszę i naszą cielesność. To jest bardzo ważne. Przecież tylko za to, co mówię teraz. Zobaczcie, jak wszystkie kościoły protestanckie. Słowo mieszka w Biblii. Nie. Słowo Chrystusowe mieszka w nas. I ma się uwalniać przez naszą duszę i mamy. I jeden z zakres tej obfitości Bożej jest to, że tyle, ile potrzebujemy tego Słowa, tyle możemy sobie wyjąć z naszego ducha, zaaplikować do naszej duszy i go użyć. I nie ma tu żadnej granicy. Chyba, że sami ją postawimy. Dobrze. Dalej. Tytusa 3,6. Paweł pisze tak. To będę fragment, nie będę tam
wstępu czytał, którego to Ducha Świętego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Czyli znowu masz obfitość Ducha Świętego w sobie. Obfitość. Nieskończoną miarę. Tak? Chyba, że uwierzysz diabłu, że masz tyci-tyci. Jak uwierzysz, że masz tyci-tyci, to się na tym zatrzymasz. Ale Słowo mówi, Ducha Świętego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa. Ile chcesz, tyle możesz z Niego brać. Celowo o tym mówię, bo zawsze o obfitości przeważnie mówi się tylko w kontekście finansowym. A to jest bardzo szeroki wymiar. Bardzo szeroki wymiar. Tak naprawdę, nieskończona ilość Ducha Świętego. Tak? Mamy do niej dostęp, bo On zamieszkał w nas. Nie jakaś wybrakowana część. Idąc dalej. Izajasza 40, 29. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Tu już sporo na ten temat mówiliśmy, wiecie, że masz siłę i moc Ducha Świętego. Siłę i moc. I tu jest znowu ten wymiar w ogóle obfitości, tak? Mówiliśmy o tym wielokrotnie przy chrzcie w Duchu Świętym, że jest to potęga, siła, moc, zdolność i możność samego Boga. To jest kolejne słowo, które to potwierdza, tak? Siła i moc. Ile potrzebujesz? Ile potrzebujesz? Przyjmij przez wiarę. Nieważne, że do wczoraj obfitość to była dla ciebie tyle. Wczoraj już nie ma, jesteśmy w nowej sytuacji. W nowej sytuacji zazwyczaj będziesz potrzebował więcej. I to jest ważne, bo to jest też ważne a propos tego, co mówiliśmy o Kościele, który nie śpi. Większość ludzi, która zasnęła, zobaczcie, to przecież mówimy o ludziach, o Kościele, tak? Czyli ludzie narodzili się na nowo. Spotkali się kiedyś z Jezusem. I wiecie co? Zaspokoili często jakieś swoje braki, bo mówimy tutaj szeroko o różnych jakby płaszczyznach i stwierdzili, że im wystarczy. Już się nie boję. Już mi diabeł nie grozi. Nie jestem biedny. Przyjąłem uzdrowienie. I co? I słodki sen. Z pilotem w ręku. Słodki sen. Szeroki zakres. Kolejny przykład. Rzymian 5,17. Otrzymaliśmy obfitość łaski i obfitość daru usprawiedliwienia. I teraz zobaczcie, bo to trzeba głęboko spojrzeć. Czasami ludzie pytają, a na pewno nie utracę swojego zbawienia? Obfitość, nieskończoną granicę daru usprawiedliwienia. Dlatego nigdy nie pójdziesz do piekła, bo miara usprawiedliwienia dla ciebie nie ma granicy. Zmierza do nieskończoności. Ile razy upadniesz, tyle razy i tak miara usprawiedliwienia będzie większa. Bo będzie wyprzedzała, tak jak definiowaliśmy na początku, teraźniejszą lub przyszłą potrzebę. Tu też jest tego obietnica. Usprawiedliwienie. Więc diabeł nie może potępiać nikogo. Nie może. Nieważne, jak bardzo upadłeś, powstań. Jest obfitość, nieskończona granica daru usprawiedliwienia dla ciebie. Masz taką samą miarę łaski. Jego przychylności, Jego zdolności. Mnie to zawsze pionuje. Ja już sobie to wbiłem do głowy. Jak staję przed czymś zupełnie nowym na przykład, a propos zdolności. Nie mam żadnego doświadczenia w tym. Takie talenty też mi nie były rozdawane. Ale to słowo przychodzi. I znowu wiem, że tylko ja jestem w stanie się wycofać. Albo przyjąć przez wiarę. Że mam obfitość, tak? Obfitość Jego łaski, czyli zdolności Jego w sobie do każdego zadania. Do każdego zadania. Tak jak powiedziałem, to jest jakby szeroki zakres, tak? Powiedzieliśmy o Słowie, powiedzieliśmy a propos Ducha Świętego, mocy, siły. Jest też jakby wiele innych przykładów. Ja może tak szybko je wymienię, żeby pokazać, że ta obfitość to jest bardzo szeroki temat, bardzo szerokie zagadnienie, tak?
Dawid prorokował też w Psalmie 16:11, tak? Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz w prawicy Twojej na wieki, tak? Tutaj też, obfitość radości. Ja wiem, co mam zrobić. Taki nieradosny jestem. Uwierz. Uwierz. Przede wszystkim, krok pierwszy, zgodź się ze Słowem, że masz obfitość radości przez wiarę. Dalej w Psalmie 37:11. Lecz pokorni, czyli wierzący, odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Nieskończony wymiar pokoju jest w Twoim duchu. Nie trzeba go szukać na zewnątrz. Nie trzeba go szukać, on jest. Izajasz 57:18. Chociaż widziałem jego drogi, jednak uleczę go, poprowadzę go i znowu udzielę obfitej pociechy jemu i jego żałobnikom. To samo. Podniesienie. Czy pociecha. Tu bez znaczenia, jakie słowo będzie użyte. Obficie. Obficie. To taka odpowiedź na doły. Na uniżenie. Obfite. Bez miary końcowej. Zawsze jest więcej niż potrzebujesz. Zawsze. Zawsze. W Mateusza 5:12. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Obfita, nieskończona zapłata czeka na nas w niebie. Jeśli będziemy posłuszni Jego słowu, Jego zasadom, tak? Nie chodzi tylko o ten wymiar tutaj życia, tak? To się w prawie, jak dobrze pamiętam, to się nazywa ekspektatywa prawa. To jest taka obietnica, tak? Takie, że przysługuje ci prawo. Jak już pójdziesz do tego nieba, to możesz się na to powołać. Ale powiedziałeś, że obfita zapłata. Zresztą on się ze swojego słowa nigdy nie wycofa, tak? Ale masz ekspektatywę prawa, że obfita zapłata czeka tam na ciebie, czyli nieskończona. Nie ogranicza jej teraz. Do domku w górach, w niebie, w którym sobie będziemy gdzieś tam mieszkać. Tak często to jest zdefiniowane. Ja nie wiem. Ja w ogóle powiem wam tak, to jest takie moje osobiste, że nie do końca wiecie, człowiek tutaj tak w ogóle nasyca Bogiem i tak się nakręci, to ja nie do końca wierzę i nie do końca chcę, że ja w niebie będę bezrobotny. Że to jest takie, że to, nie wiem, zarządzanie planetami to będzie takie w ogóle... Ja chyba tak nawet nie chcę. Chyba tak nie chcę. Dobra. 5 Mojżeszowa 7:13. Będzie Cię miłował, błogosławił i rozmnoży Cię, bo błogosławi Twoje potomstwo i płody Twojej roli, Twoje zboże, Twój mąż, Twoją oliwę, przychówek Twego bydła i miod Twoich trzód na ziemi, którą przysiągł dać ojcom Twoim. Cały Twój dobytek jest błogosławiony w obfitości. Cały Twój dobytek. Cały. 1 Mojżeszowa 24:35. Pan udzielił Panu mojemu obfitego błogosławieństwa tak, że stał się zamożnym. Dał mu bowiem owce i bydło, srebro i złoto, niewolników i niewolnice. Tak na marginesie tylko wskażę, to Pan dał niewolników i niewolnice. A propos pewnych humanistycznych teorii, czym się Bóg zajmuje, a czym się nie zajmuje. Słowo mówi, że Bóg dał niewolników i niewolnice, tak? Wielbłądy i osły. Zamożność to kolejny zakres i wymiar błogosławieństwa i obfitości. Zamożność to jest. To jest. Przypomnę wam jeszcze raz, wrócę do celu przyjścia Jezusa. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. To jest cel Jego życia. Masz obfitować. A zamożność jest jednym z zakresów tego obfitowania. Nahuma 2:10. Złupcie srebro, złupcie złoto, skarbiec jest niewyczerpany. Klejnotów wielka obfitość. Bogactwo.
Skarbiec jest niewyczerpany. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Kolejny wymiar błogosławieństwa. Bogactwo. Złupcie srebro, złupcie złoto. Nie śpijcie. I tak pokrótce w 1 Tymoteusza 6,17 lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego udziela, tak? Dostęp do wszystkiego. To jest też jakby jeden z wymiarów Jego błogosławieństwa. Dalej, 1 Mojżeszowa 39,3 to jest o Józefie. Pan Jego widział, że Bóg jest z nim i sprawia, że we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Powodzenie we wszystkim, co czynisz. Jeśli w to uwierzysz. Jeśli uwierzysz, że masz powodzenie we wszystkim, co czynisz. I wiecie, to jest widoczne dla wszystkich. Również dla świata. To nie jest takie błogosławieństwo wewnętrzne mojej czy twojej duszy, tak? Nie. Ono przyjmuje taką widoczną, zmaterializowaną postać. Że mamy powodzenie we wszystkim, co czynimy. Dobra, to jeśli chodzi o zakres. Teraz cel. Cel obfitości. W Ewangelii Jana 15,8 czytamy tak. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Cel naszego życia, który uwielbia Ojca, bycie uczniem Jezusa i wydawanie obfitego, czytaj, dążącego do nieskończoności owocu. Coś wam powiem. Czasami jest takie uwielbienie Boga, to nie jest tylko uwielbienie poprzez śpiewanie. To jest jakaś część, jakiś zakres. Jeśli jesteś poddany Bogu, to co dzisiaj było powiedziane, jeśli jesteś posłuszny Bogu, to Go uwielbiasz. Tu jest napisane kolejny wymiar. Chcesz realnie uwielbić Boga? Wydaj obfity owoc. Nie wszyscy lubią takie słowa. Nie zmuszaj mnie. Jestem wolny w Chrystusie. Tylko nie mów mi, że uwielbiasz Boga. Naprawdę. Chcesz? Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie. Ja tylko powtarzam po Jezusie. Tak to jest, kochani. W 2 Koryntian 9,8. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, tak? Tutaj dobrodziejstwa, błogosławieństwa. I to ulubione słowo moje. Abyście. Mając zawsze. Wszystkiego pod dostatkiem. Mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Cel. Posiadanie zawsze wszystkiego pod dostatkiem. Bardzo niereligijny zapis. Zero braków. Dalej w ogóle Paweł pisze w tym fragmencie ubogaceni też we wszystko. Tak? To nie chodzi tylko o ten werset, tylko jakby cały też przekaz w ogóle tam Pawłowy. Tak? Czyli po pierwsze, posiadanie zawsze wszystkiego pod dostatkiem. Dwa, łożenie na wszelką dobrą sprawę. No bo żeby hojnie łożyć, a hojność już określiliśmy sobie, że nie ma miary końcowej, więc żeby hojnie łożyć, tak, na dobrą sprawę, to najpierw trzeba mieć wszystkiego pod dostatkiem. Jeśli nie łożymy hojnie, to jakiejś części celu nie wykonujemy. Więc musimy przyjąć ten pierwszy krok i ostatecznie rozstać się z myśleniem, że bieda jest cnotą, że mi wystarczy jest cnotą, bo to jest to, co powiedziałem na początku. Poziom naszych pragnień i naszej wiary. Jak się modlę o pieniądze, o przepływy pieniężne, zawsze z perspektywy tego słowa.
nie zaspokojenia tylko swoich potrzeb. To jest jakiś punkt wyjścia. Tak? Ale żeby każde pragnienie, które zostało zrodzone w moim sercu, żeby mógł je sfinansować. Albo pieniądze, które przechodzą szeroko, jakby przez nas, jako przez zespół. Jeśli brak finansów jest przeszkodą, żeby zrealizować jakieś pragnienie, to jest jakiś błąd. To jest jakiś błąd. Trzeba poszukać i go wyeliminować. Bo celem jest posiadanie zawsze wszystkiego pod dostatkiem i hojne, czyli nieskończone łożenie na wszelką dobrą sprawę. Będę chciał jeszcze parę takich zasad. To jest duży temat, słuchajcie, to nie będziemy tak, nie wyczerpiemy go dzisiaj na pewno, ale takich parę zasad wydaje mi się, że istotnych, jeśli chodzi o w ogóle on, zasad związanych z obfitością, z obfitowaniem, czy z błogosławieństwem. Pierwsza, Ewangelia Mateusza 13:12. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i ten obfitować będzie. Jeśli nie wierzysz, że masz dzisiaj, wrócę tutaj do kwestii wiary. Tak? Jeśli postrzegasz rzeczywistość przez pryzmat okoliczności, przez pryzmat doświadczeń jakichś negatywnych, to nie obfitujesz. I to jest Boża zasada. Tylko ten, który ma, będzie obfitować. Nie który ma nadzieję, że będzie jutro miał, tylko ten, który ma. Dlatego dzisiaj też o tym mówię i od początku chciałem wytłumaczyć, czym jest obfitość, żebyśmy sobie uświadomili, że te zasady w naszym życiu i w naszym rozwoju, one mają kluczowe znaczenie, tak? Temu, kto ma, będzie dane i ten będzie obfitować. Jeśli nie masz, nie będzie ci dane i nie będziesz obfitować. Dlatego nie można mieć, wiecie, w swoim umyśle, w sercu tutaj w ogóle poczucia braku. Poczucia braku. To są miejsca do uleczenia, tak? Potem brak będzie powodował jakby brak obfitości. Trzeba to wyeliminować, trzeba się z tym zderzyć, trzeba się z tym rozprawić. Trzeba wziąć to słowo Chrystusowe, które, jak mówiliśmy, mieszka obficie w nas, w naszym duchu i przenieść do naszego myślenia, naszych czynów, żeby to wyeliminować. Kolejna zasada przy powieści Salomona 13:23. Nowo zaorane pole daje żywności obficie, lecz i ta może zginąć wskutek bezprawia. Bezprawie tutaj to jest niepodążanie stałe za Bogiem. A nowo zaorane pole to efekt świeżego przebywania z Bogiem. Dzisiejszej Jego obecności, dzisiejszej objawień, tak? Nie można żyć starym namaszczeniem czy objawieniami. Nie można żyć historią spotkań z Bogiem. One są ważne jakieś świadectwa. Ale nie dzisiaj. Nie mają wpływu na życie dzisiaj. To wam chwilę opowiem. Krótko. 5 lat temu odchodziłem z kancelarii, którą budowałem. To już 5 lat minęło. I jak dostajesz słowo, stajesz w wierze i się później to w ogóle wykonuje, tak, punkt w 100%, tak? To taki, zawsze daje takiego powera, nie? To jest taki w ogóle wow, ale jest taka tendencja, ja przynajmniej się z nią spotkałem, że zapominasz, że żyjesz dzisiaj. Głosisz świadectwo, wielkie działanie Boga w twoim życiu, ale zapominasz, że dzisiaj musisz wierzyć o dzisiaj, budować rzeczy dzisiaj. To się wydarzyło. Nie żyjemy, nasze życie nie składa się z pojedynczych, dużych aktów wiary, tak? Tylko ono jest cały czas z wiary w wiarę.
z wiary w wiarę. A ja tego jakby osobiście doświadczyłem. Wydawało mi się, że jedną decyzją wiary jestem w stanie ślizgnąć się długo. Bzdura. Bo wtedy przyszły właśnie mrzonki do mojej głowy. Bo się zafascynowałem tym. Ale to o tym jest to słowo w ogóle, że tak? Że to nowo zaorane pole, czyli to słowo, które dostałem wtedy, ono było na wtedy ważne, tak? Dało żywności obficie, ale i tam może zginąć skutek bezprawia. Zapomniałem z nim żyć. W tym temacie dalej jakby. Więc i żywność zginęła, zgodnie ze słowem. Pierwszy Mojżesza 30:30. Pierwsza Mojżeszowa. Jakub mówi do Labana, bo niewiele tego było, co miałeś, zanim przyszedłem, a rozmnożyło się. I błogosławił ci Pan za każdym krokiem moim. Laban symbolizuje starego człowieka. Jakub Ducha Świętego. To jest to samo, tej samej zasady dotyczy. Chodzi o przebywanie z Bogiem. O przebywanie. Niewiele tego miał Laban. Przyszedł Jakub. I się rozmnożyło. Tylko to jest to słowo dzisiaj. Kolejna zasada, już tak szybko tylko o niej powiem, bo mówiliśmy na ten temat. Drugi Koryntian 9:6. Kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Bardzo ważna zasada. Ale po pierwsze zapytałbym, co jest twoim polem? W co siejesz? Wszystko. Kasę, czas, uwagę, relacje. W co siejesz? Pierwsze pytanie. W co? Ważne, żeby sobie zadać, myślę. A po drugie, jak siejesz? Jak zasiewasz? Gdzie siejesz i jak zasiewasz, tak? Zasada siewu. Dalej. Psalm 84:6-7. Błogosławiony człowiek, który ma siłę w Tobie, prorokuje Dawid. Gdy idąc przez wyschłą dolinę, wydaje mu się obfitująca w źródła. Przez różne okoliczności przechodzimy. Rzadziej przyjemne, częściej nieprzyjemne. Bo funkcjonujemy w tym świecie, który co do zasady jest nieprzyjemny. Ale chodzi tutaj o to, że nie okoliczności, nie nasze doświadczenia definiują to, jakby naszą postawę, tylko idziemy i rozmyślamy, wydaje mu się obfitująca w źródła. Co to jest? Zasada wiary i przemienionego myślenia. Możesz iść przez zgliszcza i dziękujesz w ogóle za piękne, nowe budynki, które tu widzisz. Możesz zapomnieć w ogóle. Możesz się zdziwić, jak się potniesz jakiś kamień. Jak tylko kamień? Przecież tu nie ma żadnych zgliszcz. Czy zgliszczy? To piękne nowe budynki są. To ważne. Ważne, bo to jest takie codzienne z naszego życia, tak? Wydaje mu się, gdy idąc przez wyschłą dolinę, wydaje mu się obfitująca w źródła. Zasada wiary i przemienionego myślenia. Dalej. Kaznodziei Salomona 11:1. Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go. To głębokie słowo. Zasada dawania, ale dzisiaj już sporo na ten temat też było mówione. Zresztą tydzień temu też Artur mówił na ten temat, więc nie będę już tego rozwijał. W ogóle to wszystko jest ze sobą powiązane. Także z zasadą siewu. Wszystko jest ze sobą powiązane. W Psalmie 104:16 czytamy: obficie napojone są drzewa pańskie, cedry Libanu, które posadził. To, co zasadziłeś, to, co powołałeś do bytu, również twoje pomysły, jest obficie napojone i podlewane. Bo Bóg błogosławi dzieło rąk twoich. Obficie, nieskończona miara. To nie wyschnie, tylko się nie wycofuj. To, co zasadziłeś, obficie napojone są drzewa pańskie, cedry Libanu, które posadził.
Ewangelia Jana 12:24. Zaprawdę opowiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Stara natura nie może być przez nas wskrzeszana. I wiecie, o czym mówię? Bo niejednokrotnie zdarzają się takie rozmowy. Jak chce się błysnąć, to chce się coś ze starego życia powiedzieć, czymś się pochwalić, do czegoś tam nawiązać. Niektóre rozmowy bardzo szybko schodzą na to, co było przed spotkaniem Chrystusa. To błąd. To błąd. Wiecie, to wszyscy mamy jakieś doświadczenia ze starego życia. My też często z Julitą, jak rozmawiamy z małżeństwami, tak? My mieliśmy też swoje koleje, jeśli chodzi o małżeństwo. Mieliśmy swoje przygody, ale nie zanurzamy się w tym. Nie zdarza nam się usiąść w ogóle i grzebać w jakichś starych rzeczach. W ogóle myślenie już tam nie idzie. Znaczy, ja myślę, że my w ogóle sobie wprowadziliśmy taką dosyć dużą higienę, jeśli chodzi o takie rozmowy. Wiecie, też jakby każde małżeństwo ma swój język miłosny, ma też jakby swój flirt. On jest jak najbardziej zdrowy i to jest w ogóle święty flirt i to jest ważne, ale mimo wszystko trzymamy tam jakby pewne granice, nie? Kiedyś na przykład było tak, że w starym życiu, jak Julita przychodziła i miała takiego to mówiliśmy, że to jest marudek, nie? I teraz wiecie, czasami jakby są, różne są takie stany i tak może sobie przyjść do mnie, tak się trochę popieścić, tak wiecie, tak a mówimy w ogóle, on umarł. On nie żyje. Kto? Marudek. Nie będziemy go wskrzeszać. Ale wiecie, robimy to z humorem, to jest takie nasze, tak? Ale pilnujemy tego. Bo to jest tylko o krok. Wpuścimy ten temat i będzie w ogóle przypominanie. Stara natura, tak? Obumarło ziarno. I wydaje teraz obfity owoc. Żeby ziarno obfity owoc wydało, musi najpierw umrzeć, tak? To jest to słowo apotensko, umrzeć. 5 Mojżeszowa, 30:16. Gdyż ja nakazuję ci, abyś, ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana Boga swego, chodził Jego drogami, przestrzegał Jego zasad i abyś żył i rozmnażał się. A Pan Bóg twój będzie ci błogosławił ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Czyli miejscu w tej ziemi, to w miejscu, w przestrzeni, do której zmierzasz. Tak? To nie zawsze jest fizyczna ziemia. Ale słuchajcie, to słowo nie dotyczy tylko rozmnażania jako płodzenia dzieci fizycznych. Tak? To nie o to chodzi. Rozmnażaj się. Czyń uczniów, dzieci duchowe. Wpływaj na ludzi w różny sposób. Rozmnażaj się według swojego gatunku. To ważne. To on powiedział do nas. Nie chodziło mu tylko o to, aby płodzić dzieci, które będą biegały po ziemi. To słowo jest głębsze. I warto je wziąć sobie na tapetę. Hioba 42:10. To też było nawet chyba tydzień temu mówione, to tylko tak szybciutko. Pan zmienił los Hioba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. Rozmnożył Pan Hiobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. Tak? Wstawiaj się za innymi. Wstawiaj się za innymi. Nastąpiło rozmnożenie. To też jakby, jeśli chodzi o postawę na przykład serca naszą, w ogóle nasze funkcjonowanie. Filipian 4:17 Paweł pisze tak, że nie żebym oczekiwał daru, lecz plonu, które obficie będzie zaliczone na wasze dobro. Generalnie nie oczekuj darów, a oczekuj plonów. Oczekuj owoców w ogóle. Ojcowska perspektywa. To jest ważne. Ojcowska perspektywa. Jak się czegoś podejmujesz, oczekuj owoców tego. W Koryntian 14:12. A nie zapisałem sobie. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary duchowe,
Starajcie się obfitować w te, które służą zbudowaniu zboru. Tu jest, jakby bezpośrednia mowa jest o darach duchowych, ale tu nie tylko o to chodzi. Tu chodzi o to, że obfituj w tym, co już masz i co niesie życie. I wrócę trochę do tego, jakby też odcinkowego funkcjonowania naszego. Już w czymś jesteśmy. W jakiejś płaszczyźnie, w jakiejś przestrzeni jesteśmy. I w tym teraz, przede wszystkim, tak? W tym, co mamy, w tym, co niesie życie, mamy obfitować, obfitować. Jeśli w tym będziemy obfitować, wchodzimy w kolejną przestrzeń. W kolejną przestrzeń. Obfituj w tym, co już masz i co niesie życie i w ten sposób wchodź w kolejną przestrzeń duchową. Jeszcze jeden fragment przeczytam, bo też sobie go nie wypisałem. Ewangelia Łukasza 12, 16-21. To ważna zasada też. Często o niej mówimy, ale myślę, że dobrze ją tu przytoczyć. I powiedział im Jezus podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł, uczynił tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko, zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie. No to jest tłumaczenie, nie jest Bogu bogaty. Wyginał trochę inaczej to tłumaczy, ale powiem jakby o co mi chodzi, dlatego to przytaczam, tak? Dotyczy to generalnie każdego rodzaju plonów. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie w ogóle plonów materialnych. I teraz my mamy być kanałami przepływu. Wszyscy. Wszyscy. Nie chodzi o to. To, co powiedziałem, jak jest ta opcja wyzerowania, tak? Super, jest fajnie, się bierze to. O, w Bogu mam bogactwo. O, w Bogu mam zamożność. Zaspokoję teraz te wszystkie swoje braki. Super, bardzo ważne. Bo bez tego nie pójdziemy dalej generalnie. Trzeba to zrobić. Ale jest głębsze rozumienie, po co to wszystko, tak? Dlatego ta obfitość jest ważna i ważne, żeby nie stawiać tego sufitu, żeby nie robić granicy, że mamy być kanałami przepływu, mamy nie gromadzić dla siebie. Nie obfitujemy po to, wiecie, aby się tak nachapać i zbudować sobie co? Alternatywne poczucie bezpieczeństwa, bo to często o to chodzi. To na przykład dają pieniądze. Dlatego tak wielu osobom ciężko być jakby kanałem przepływu. Bo kasa na koncie jest fajnym poczuciem bezpieczeństwa. I mówią tak, jak przekroczę 2 miliony dolarów, to wszystko ponad 2 miliony dolarów to już będę dawał. Ale 2 miliony dolarów to jest tak, co to jest lęk? To jest lęk i głębokie niezrozumienie. Głębokie niezrozumienie. Wszystko ma służyć Królestwu. Zobaczcie, Paweł w 1 Koryntian 15-19 Paweł mówi, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Jeśli tylko w tym życiu tutaj. Ta perspektywa nieba, to ona powinna nas przeszywać cały czas. Cały czas. Z każdej strony. Oczywiście, że my działamy tutaj, poruszamy się tutaj, tak? Więc generalnie, ale nie jesteśmy stąd. I nie powinniśmy się koncentrować tylko i wyłącznie na tym, co sobie tutaj nagromadzimy na przetrwanie. Nie tylko w tym życiu upatrujmy swojej chwały. Że tak to powiem, tak? To jest ważne, żeby, wiecie, ten kanał przypływ, bo to są... Chodzi o pieniądze, ale też o inne rzeczy. Wiecie, ja pamiętam, jak my, jak się nawróciliśmy, to wcześniej, jak budowaliśmy dom, to był taki mój bałwan, na pewno. Nie wiem, jak wielki, mój na pewno. I pamiętam, nawróciłem się, nie wiedziałem, co robić i tak stanąłem szczerze, mówię, Boże, ja chcę, żeby ten dom służył dla Królestwa. I powiedziałem to szczerze. Tydzień minął,
czy dwa tygodnie. Po 15 osób nam na weekendy zjeżdżało. Wiecie, to jak się przez to przechodzi, to się rozumie, tak? Bo to każdemu trzeba pościel przygotować, wyprasować, pościelić, posprzątać, zakupy, masz normalne rzeczy, jakby zasuwasz. Chciałeś? Masz. Ale kanał przepływu, tak? Kanał przepływu. Więc wszystko może być kanałem przepływu. Twoja wiedza, którą masz, nie jest po to, abyś się siedział i mówił, że ty jesteś taki bardzo mądry, masz taką dużą wiedzę. Niech ona będzie kanałem przepływu, to się podziel z innymi w kościele. Jak zarobić na przykład te 300 milionów dolarów? Wiele rzeczy. Myślenie w ogóle, myślenie, kanał przepływu. Wszystko, co jest, jest jakby kanałem przepływu, tak? No i tak bym chyba spuentował, kochani, że ja na przykład chcę, aby całe moje życie było, całe moje życie, cała moja służba była kanałem przepływu, ale rozpływającym się w obfitości kanałem przepływu. Amen. Amen.